Coś tam znikło, ja mnie po kolei. Nie wywiązała się z tego obowiązku. Grzegorz Wołk podkreślił jednocześnie, że w takiej sytuacji ostateczną decyzję o tym, które materiały zostaną upublicznione, podejmie IPN. Ostateczną decyzję, nawet przy negatywnym stanowisku służb, to znaczy negatywnym w tym sensie, że służby na przykład chciałyby konkretne materiały utajniać, no to tutaj prezes IPN-u ma ostateczne narzędzia ustawowe, żeby podjąć właśnie tą ostateczną decyzję. Do tej pory ze zbioru zastrzeżonego do zbioru ogólnego przeniesionych zostało ponad 21 tysięcy jednostek archiwalnych. Wśród nich znalazły się m.in. akta operacyjne dotyczące Normana Davisa, które dotyczą nieudanej próby werbunku historyka. Ponadto w zbiorze ogólnym znalazło się akta rezydentur m.in. w Ottawie, Londynie, Paryżu, Tokio, dokumentacja pionu N Departamentu I MSW, w tym teczki personalne pracowników kadrowych N, wśród nich Andrzeja Madajczyka, kryptonim Lakar. Greckie media krytycznie oceniają decyzję Eurogrupy. Piszą, że Ateny dostały jedynie kolejną transzę kredytu, które oddadzą z odsetkami i dużo obietnic. Podkreślają, że przyznane pieniądze są mniejsze od potrzeb greckiego rynku, a rząd Aleksisa Tsiprasa nie ma powodów do świętowania. Dużo kłamstw dla jednej transzy. To tytuł artykułu w greckiej gazecie Tanea. Jej dziennikarze podkreślają, że Grecja otrzymała zgodę na odblokowanie 8,5 miliarda euro, a nie ma decyzji w sprawie zmniejszenia greckiego długu i wejścia kraju do programu tzw. luzowania ilościowego. Nadwyżki budżetowe, które Grecja musi osiągnąć w kolejnych latach, są natomiast bardzo wysokie. Do 2022 roku ma to być 3,5% PKB, a potem co najmniej 2% do 2060 roku. O wielu obietnicach pisze też gazeta Kafimerini. Dziennikarze telewizji Sky podkreślają, że rząd Aleksisa Tsiprasa stawiał na zmniejszenie długu, a otrzymał jedynie zapewnienie, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu ostatniego programu kredytowego dla Aten. Dziennikarze przypominają, że Grecja początkowo nie chciała uczestnictwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w tym programie, a teraz zostaje on w nim, ale nie oferuje pieniędzy. Telewizja Sky podsumowuje, że po raz kolejny stało się to, czego chciał niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble z Aten, Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Cristiano Ronaldo nie wróci już do Realu Madryt, piszą portugalskie media. Ma to związek z zarzutami o oszustwa podatkowe. 32-letni piłkarz jest oskarżony o oszukiwanie fiskusa na sumę prawie 15 milionów euro. Zawodnik Realu miał się dopuścić przestępstwa w latach 2011-2014. Sam zapewnił, że jest niewinny i ma spokojne sumienie. Jak wynika z informacji hiszpańskiej marki, Portugalczyk jest w złym stanie psychicznym i dlatego chce jak najszybciej opuścić Hiszpanię na dobre. Uważa, że został potraktowany w sposób niesprawiedliwy. Sprowadzeniem Ronaldo mają być zainteresowane Paris Saint-Germain i jego były klub, czyli Manchester United. O tej sprawie powiemy więcej tuż po informacjach dnia. Tymczasem czas na prognozę pogody. Piątek pochmurny i deszczowy. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. W całym kraju może zachmieć. Burzą będzie towarzyszyć grad i silne podmuchy wiatru. Niestety sobota też będzie deszczowa. Temperatura w całym kraju nie przekroczy 20 stopni, mówi Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie umiarkowane i duże i gdzieńdzie w stopniu opady deszczu, jednak nie będą tak silne opady, jak będą w piątek. Lokalnie burza, również słaba burza, z tym chłodniejszym powietrzem związane też będzie bardziej porywisty wiatr, który sprawia burza do 50-60 km/h. A słoneczna pogoda powróci do nas w niebie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Bo to wiesz, można by i budowy zadzwonić na strach, że zaczyna Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, wracamy do tej sensacyjnej informacji, która zapewne rozgrzewa nie tylko kibiców piłki nożnej. Ronaldo chce odejść z Realu Madryt. W naszym studiu Filip Jastrzębski, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. O tej decyzji piszą zarówno media w Hiszpanii, jak i w Portugalii. Przypomnijmy, chodzi o to, iż Ronaldo ma być zniechęcony do Hiszpanii po tym, jak pojawiły się wątpliwości dotyczące jego podatków, a właściwie informacje dotyczące rzekomego niepłacenia przez niego podatków. Chodzi o kwotę prawie 15 milionów euro. Ronaldo miał się bardzo mocno zniechęcić do postępowania zarówno hiszpańskiej prokuratury, jak i również tego, w jaki sposób ta sytuacja była opisywana w hiszpańskiej prasie. Stąd podobno, słowo podobno jest tu kluczowe, decyzja o wyjeździe z Hiszpanii. Miałby się dostać jeszcze w tym najbliższym okienku transferowym. O decyzji Ronaldo miał również być już powiadomiony prezydent klubu Florentino Perez. Pierwsze najważniejsze pytanie. Czy rzeczywiście hiszpańskim, portugalskim mediom
mediom, tych tytułów jest całkiem dużo. Ale czy jednak należy im wierzyć? No właśnie, to jest kluczowe pytanie, które należy sobie postawić, jeśli w ogóle rozmawiamy o ewentualnej zmianie w przyszłości niedalekiej. Cristiano Ronaldo, te portugalskie media wywołały te burze, bo hiszpańskie są nieco bardziej stonowane, stawiają znaki zapytania, a portugalskie po prostu krzyczą, że Ronaldo na pewno odejdzie już po sezonie, sezon się skończył, także na dniach niby miałby Cristiano Ronaldo opuścić Real Madryt, bo czuje się sfrustrowany, czuje się pokrzywdzony, czuje się wręcz oszukany, upokorzony tym, że zarzuca mu się oszustwa podatkowe, których jego zdaniem on się nie dopuścił. No i ja raczej spokojnie podchodziłbym do tej sprawy. Media te południowe szczególnie są takie bardzo porywcze i myślę, że na razie należy się wstrzymać z jakimiś osądami, obserwować sprawę, ale można już sobie podywagować, w jakim klubie ewentualnie odnalazłby się Cristiano Ronaldo, bo bez wątpienia jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy piłkarz obecnie na świecie, więc już podejrzewam, od samego rana zacierają ręce największe kluby na świecie. No z drugiej strony, temat nie jest wcale tak abstrakcyjny, jak mogłoby się wydawać, bo były już kluby, które w poprzednich sezonach wysyłały oferty do Realu Madryt, jeżeli nawet nie były to oferty, to były to takie zakulisowe rozmowy i zapytania, czy taki transfer byłby możliwy, więc pod tym względem tego typu przejście wydaje się jak najbardziej realne. No i oczywiście tutaj jak na razie pojawiają się dwa wskazania. Paris Saint-Germain, no klub, który stać chyba w tej chwili absolutnie na każdego zawodnika na świecie. I drugie wskazanie, być może nawet bardziej interesujące, Manchester United, przepraszam. To jest były klub Cristiano Ronaldo. Ja bardziej właśnie skłaniałbym się ku klubowi z Manchesteru, ponieważ on tam grał przez 6 lat. On tam zasłynął, wypłynął na te głębokie wody brzydkiego futbolu. Tak, no bez Sir Alexa Fergusona pewnie to już nie to. Szczególnie, że Manchester United jest w dużym dołku, ale to mógłby być właśnie taki impuls, żeby ta drużyna zaczęła osiągać... Ale Paris Saint-Germain to też drużyna, która chce zdecydowanie więcej niż w tej chwili osiąga. Tak, to byłby też ciekawy kierunek, ponieważ też Liga Francuska bardzo się rozwinęła. Widać tam coraz lepszych piłkarzy, kluby są coraz bogatsze i ten poziom piłkarski we Francji jest naprawdę wysoki. Ligę francuską po prostu zaczęto oglądać na całym świecie. No i w Paris Saint-Germain są tam gwiazdy, wśród których na pewno odnalazłby się Cristiano Ronaldo. No ja bardziej skłaniałbym się ku Manchesterowi United, który właśnie potrzebuje impulsu do tego, by się odnowić, do tego, żeby wrócić do tych wielkich sukcesów jeszcze sprzed kilku lat, bo na razie ten zespół jest w takim dołku, w bardzo dużym dołku, patrząc na całą historię tego klubu. No i piłkarze lubią też powroty. Tam, gdzie są cały czas kochani, tam, gdzie rozpalali serca kibiców przez lata, oni chcą tam wracać, chętnie wracają, dlatego bardziej z tych dwóch klubów skłaniałbym się ku Manchesterowi United. No i tu oczywiście pojawia się kwota, no bądź co bądź rozmawiamy o Ronaldo, więc 180 milionów nie powinno dzielić. No nie ma chyba takiej kwoty, której nie można by było zapłacić za Cristiano Ronaldo. Taką kwotę się w tej chwili podaje. Tak, 180 milionów euro to jest ta kwota, którą miałby przyjąć taką ofertę Real Madryt za Cristiano Ronaldo. Na razie ten rekord to 105 milionów. Paul Pogba z Juventusu Turyn przeszedł do Manchesteru United i to już wzbudziło olbrzymie zdziwienie. Zdziwienie wzbudził również, wzbudziła również kwota, za którą Gareth Bale przeszedł do Realu Madryt, ale te granice są cały czas przesuwane. Jeśli ktoś za Ronaldo wyłoży 180 milionów, to wcale się nie zdziwię, bo to jest po prostu piłkarz bezcenny. Tam, gdzie on się znajdzie, to ta drużyna po prostu o 100% będzie lepiej grała i podwyższą się umiejętności całego zespołu. Ale w tym wszystkim tak naprawdę mam wrażenie, dla polskich kibiców najciekawszy może być polski wątek tej historii, bo przypomnijmy, że Real Madryt to jest klub, o którym nie od dziś mówiło się, że miał gigantyczną kratkę na pozyskanie Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski był typowany jako to najpoważniejsze wzmocnienie dla Ronaldo, a być może w perspektywie czasu, no bo... Także proszę Państwa, Radio Końcika, taki repertuar tematyczny, szeroki, ale u nas Biblia, głównie Biblia, logika, niektórzy mówią logika. Logika, mądrość, intelekt. No, a oni niech się wypchają z tym swoim brewiarzem.